Wybór odpowiednich kierunków branżowych nauki w szkołach ponadpodstawowych musi być związany z aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Wkrótce odbędzie się konferencja dla przedstawicieli 3 powiatów poświęcona wymianie doświadczeń w tym temacie. Pod koniec marca zaplanowano konferencję, która ma wskazać, jakich wykwalifikowanych specjalistów potrzebuje rynek pracy w naszym regionie. Konferencja będzie miała miejsce w Włodzisławiu, a to z tego względu, że pierwsza konferencja 2 lata temu była u nas, dotyczyła szkolnictwa zawodowego. W zeszłym roku była w Kędzierzynie, dotyczyła szkolnictwa specjalnego, a czas teraz na edukację powiązaną z rynkiem pracy. I planujemy, że pod koniec marca właśnie taka konferencja, w której wezmą udział samorządowcy z 3 powiatów, Włodzisławskiego, Raciborskiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego, razem ze środowiskiem przedsiębiorców, a przede wszystkim ze środowiskiem szkół, które nauczają branżowo i technicznie, także z Powiatowym Urzędem Pracy, celem przedstawienia doświadczeń, jakie mamy, naszych dobrych rozwiązań, jak i trudności, na które napotykamy. Młodzież kształcąca się w powiatowych szkołach często wybiera naukę w takim kierunku branżowym, aby po ukończeniu szkoły zdobyć najlepszą pracę w wyuczonym zawodzie. Konferencja będzie też poświęcona podsumowaniu obecnych działań związanych ze szkolnictwem branżowym. Przede wszystkim ona ma na celu kontynuowanie faktu powiązania edukacji ponadpodstawowej z rynkiem pracy. Nie tylko lokalnym, ale nazwijmy to też regionalnym. To jest jakby kluczowa rzecz na poziomie szkół średnich. Nie tworzy się kierunków dla samych kierunków, tylko tworzy się kierunki po to, szczególnie techniczne i branżowe, aby miały odzwierciedlenie w rzeczywistości, żeby jak najwięcej pracowników, jak najlepiej wykwalifikowanych zostawało czy na ziemi raciborskiej, włodzisławskiej czy kędzierzyńsko-kozielskiej. Spotkanie to wymiana doświadczeń specjalistów i przedstawicieli przedsiębiorstw, samorządów oraz osób odpowiedzialnych za szkolnictwo w poszczególnych powiatach. Będziemy mówili nie tylko o tym, co jest teraz, ale również to, co będzie w przyszłości, bo demografia z jednej strony robi swoje, sztuczna inteligencja drugie, a trzecia, no niektóre zawody być może nie będą funkcjonowały w najbliższych latach już w rzeczywistości. Natomiast mówi się, że te, które w ogóle jeszcze ich nie ma, to jest blisko 20 czy 25%, które dopiero pojawi się za kilka czy kilkanaście lat. I coś, co jest niezwykle trudne, to jest kwestia takiej elastyczności po stronie edukacji, gdzie otwarcie jakiegoś kierunku ze względu na działania ministerstwa, które muszą się przełożyć na konkretne rozporządzenie, od wniosku do realizacji to jest czasem 2 lata. Zdobyta wiedza podczas konferencji z czasem będzie owocować zmianami w placówkach powiatu raciborskiego. Obecnie zbliża się wyjątkowy rok naborowy dla szkół ponadpodstawowych. Trudno będzie o zmiany, kiedy mamy tak zwany pusty rocznik. To znaczy w tym roku przyjdzie do nas około 400, może 450 osób. Standardowo jest to blisko 900. Ja przypomnę, że w 2 ostatnich latach mieliśmy 1,5 rocznika. Na przestrzeni 3 lat wszystko się jakby bilansuje, ale ze względów czysto organizacyjnych, no ten rok będzie dużym problemem naborowym, nie tylko dla nas, ale myślę, że dla wszystkich powiatów. Władze powiatu raciborskiego już zaplanowały na ten trudny rok odpowiednie formy edukacji dla młodzieży. Między innymi chcemy, że tak powiem, w tym trudnym okresie nie zapominać o kwestii kształcenia. W naszym przypadku powiatu raciborskiego to będzie w ten sposób, że po prostu nie będziemy otwierać jednorodnych klas, tylko te klasy będą na poziomie technikum, czy też branżówki, 2 lub 3 zawodowe nawet, na poziomie liceum z 2 specjalnościami, z 2 kierunkami. No, tak wynika, że tak powiem, z symulacji demograficznych z jednej strony, a z drugiej strony, żebyśmy po prostu byli otwarci na potrzeby rynku, a także oczekiwań młodzieży, szczególnie licealnej, która no, docelowo w większości przypadków idzie na studia. Konferencja skierowana jest do osób, które zarządzają, finansują i odpowiadają za kwestie oświatowe oraz dla beneficjentów działających na rynku pracy.